Szanowni Państwo, dzisiaj w dniu obchodów naszego święta oraz setnej rocznicy odzyskania niepodległości pragnę podziękować wszystkim strażakom za ten niełatwy, ale pomyślny rok służby. Tych wyzwań w ostatnim czasie mieliśmy wiele. Przypomnę, że rok 2017 był rokiem rekordowym, jeżeli chodzi o ilość zdarzeń. Szanowni Państwo, w roku 2017 Państwowa Straż Pożarna w województwie łódzkim odnotowała 38 256 zdarzeń. Poza szerokim zakresem działań ratowniczo-gaśniczych zmagaliśmy się po raz kolejny z żywiołami. Wichury i nawałnice, które przeszły przez teren Polski, nie ominęły mieszkańców województwa łódzkiego. W sierpniu i październiku ubiegłego roku spowodowały wiele szkód i utrudnień. Właściwie podejmowane przez kadrę dowódczą decyzje oraz ciężka praca strażaków Państwowej Straży Pożarnej i strażaków druhów Ochotniczej Straży Pożarnej pozwoliły na ograniczenie strat materialnych. Mogę stwierdzić, że po raz kolejny sprostaliśmy wyzwaniom stawianym naszej formacji. Ogromne znaczenie dla funkcjonowania jednostek Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej ma ustawa modernizacyjna, dzięki której pozyskujemy nowoczesny sprzęt ratowniczy i specjalistyczny. Rozpoczęliśmy budowę bazy ratownictwa wodnego w Ostrowie Warckim w powiecie sieradzkim oraz udało się pozyskać teren pod budowę jednostki ratowniczo-gaśniczej w Łodzi na Olechowie. Kontynuujemy rozpoczęte projekty unijne na lata 2014-2020 związane z usprawnieniem systemu ratownictwa na drogach, ratownictwem kolejowym i zwiększeniem skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko czy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Na zadanie pod nazwą Państwowa Straż Pożarna przyjazna energetycznie środowisku, budowa systemów wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej Województwa Łódzkiego przewidziane są środki w kwocie ponad 6 milionów złotych. Złożyliśmy wnioski o dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji strażnic Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy i w Skierniewicach oraz kontynuujemy etap czwarty projektu pod nazwą Systemy zintegrowanych stanowisk kierowania i dysponowania zasobami ratowniczymi Województwa Łódzkiego o wartości całego projektu ponad 13,5 miliona złotych. Dzięki doświadczonej i wykwalifikowanej kadrze jesteśmy w stanie sprostać wyzwaniom, jakie stoją przed naszą służbą, tych ratowniczych i nie tylko. Z własnego doświadczenia wiem, ile trudu i poświęcenia trzeba włożyć, aby wykonywać te codzienne obowiązki. Dlatego tu i teraz dziękuję raz jeszcze za każdy pojedynczy dzień Waszej służby i pracy. Dziękuję tym, którzy swoim doświadczeniem i umiejętnościami umacniają fundamenty służby pożarniczej, realizując wszystkie niezbędne zadania w sposób, który w oczach społeczeństwa podnosi prestiż strażaka i zaufanie do całej formacji. Wiem, że w Państwowej Straży Pożarnej Województwa Łódzkiego pełnią służbę wartościowi ludzie, na których każdy dowódca, przełożony i podwładny może polegać. Wam wszystkim, oficerom, aspirantom i podoficerom Państwowej Straży Pożarnej, którzy zostaną wyróżnieni, odznaczeni oraz otrzymają nominacje na wyższe stopnie służbowe, składam wyrazy najwyższego uznania. W tym dniu naszego wspólnego święta dziękuję za Wasz wkład we współczesne oblicze łódzkiego pożarnictwa. Proszę także, abyście podziękowali w moim imieniu swoim małżonkom, rodzinom i najbliższym za to, że Was wspierają w tej trudnej strażackiej służbie. Szanowni Państwo, jako strażacy każdego dnia niesiemy pomoc potrzebującym ludziom, narażając własne zdrowie i życie. W swoim wystąpieniu na Placu Katedralnym celowo przedstawiłem fragment pierwszego wiersza nieznanego autora, aby jego kolejną część przedstawić właśnie tutaj i teraz.
Szanowni Państwo, proszę o powstanie po jego odczytaniu, uszanowaniu minutą ciszy pamięci wszystkich strażaków, którzy realizując swój obowiązek niesienia pomocy, oddali to, co najcenniejsze, własne życie. Swe powołanie pełnić chcę i wszystko z siebie dać, sąsiadów, bliźnich w biedzie strzec i o ich mienie dbać. A jeśli taka wola twa, bym życie dał w ofierze, ty bliskich mych w opiece miej, o to cię proszę szczerze. Dziękuję bardzo. Drodzy strażacy, życzę wam tyle samo powrotów, co wyjazdów. Dziękuję.